Kochani, chcę dzisiaj mówić o duchowym widzeniu. Księga Izajasza 49, 13, 14. Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemią i wy góry rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i wszechmocny zapomniał o mnie. Jeszcze raz. Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemią i wy góry rozbrzmiewajcie radośnie, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił, wszechmocny zapomniał o mnie. Tak, Księga Izajasza 49, 13, 14. Co ten werset nam obrazuje? Ten werset nam obrazuje to, że Bóg swoje, a człowiek swoje. Bóg swoje, a człowiek swoje. Bóg mówi, śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemio i wy góry rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i wszechmocny zapomniał o mnie. Macie tak, że po niedzielnym nabożeństwie, po przyjęciu pewnej dawki słowa, po przyjęciu konkretnego namaszczenia, po usłyszeniu o konkretnych narzędziach do swojego życia, jednak w poniedziałek mówimy, Pan mnie opuścił, wszechmocny zapomniał o mnie. Kiedy przestajemy chodzić w wierze, zaczynamy chodzić w oglądaniu i wtedy życie, które na różnych odcinkach wygląda różnie, naciska, aby skupić się na kolejnach. Ale nie taka jest dla nas droga. Różne w tej chwili przechodzicie sytuacje, każdy z nas jest w jakimś miejscu, każdy z nas o czymś myśli, coś rozważa, podejmuje pewne decyzje. Raz nam się coś uda, raz nam się coś nie uda, ale chodzi o to, że musimy myśleć tak, jak myśli o nas Bóg. Wtedy, kiedy nie chodzimy w wierze, kiedy nasze oczy patrzą na kolejny życia, to krok po kroku, kochani, pozwalamy, aby jakaś zaćma przysłoniła nam wzrok i abyśmy nie widzieli, jak widzi Bóg. My musimy w zasadzie widzieć tak, jak widzi Bóg. Musimy widzieć tak, jak widzi Bóg. Ale jest nieistotne, co nas otacza. Dla nas świat duchowy ma być równie ważny, jak świat fizyczny. I tak naprawdę, kiedy przyglądamy się na kolejny swojego życia, zaczynamy chodzić jak po omacku, popełniając błąd za błędem, tak jakbyśmy byli oddzieleni od Wybawiciela i rozwiązania. I teraz wam przeczytam taki mocny werset na to. Księga Izajasza 59, 10, 11. Wymacujemy ściany jak ślepi i chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu. Potykamy się w biały dzień jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie. Mruczymy wszyscy jak niedźwiedzie i bez przerwy gruchamy jak gołębie. Oczekujemy sądu, ale go nie ma, zbawienia, lecz ono jest od nas daleko. Bardzo jest to mocny werset. Wymacujemy ściany jak ślepi i chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu, potykamy się w biały dzień, jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie, mruczymy wszyscy jak niedźwiedzie i bez przerwy gruchamy jak gołębie, oczekując sądu, ale go nie ma, zbawienia, lecz ono jest od nas daleko. Mruczymy jak niedźwiedzie i gruchamy jak gołębie. Tak? Narzekamy. Jest tak, a miało być inaczej. Chyba w ogóle pierwszy raz ten werset przeczytałem. W ogóle mówię, czytam Biblię tyle lat, mówię, nie czytałem tego wersetu. Mruczycie jak niedźwiedzie i gruchacie jak gołębie, a panny jak synogarlice. I to jest stan, jakby Bóg był bardzo daleko, a my za jakąś zasłoną. Kiedy popełniamy błąd za błędem, świadczy to o tym, że chodzimy po omacku. Świadczy o tym, że nie widzimy. Świadczy o tym, że jest jakaś zasłona.
bo to nie jest życie z Bogiem. To nie jest życie chrześcijańskie. Pierwszy skutek dla naszego życia ze zmartwychwstania Jezusa jest taki, że zasłona została co? Rozdarta. Pierwszy skutek zmartwychwstania Jezusa dla nas to jest to, że zasłona została rozdarta. A więc wszystko, co blokuje twoje widzenie dzisiaj, musi odejść. Dlaczego? Bo jest nielegalne. Do czego nas Bóg powołał? Do tego, żebyśmy widzieli. Żebyśmy widzieli. Żeby nasze oczy widziały, a nasze uszy, żeby słyszały. Ale kiedy ja się przyglądam na masę żyć, to w ogóle mówię, co w ogóle, o co tutaj chodzi? Faktycznie to słowo się realizuje. Macacie ściany po omacku. Mruczycie jak niedźwiedzie, gruchacie jak gołębie i jesteście z dala od rozwiązania. Dlaczego nie chodzicie w wierze? Kiedy nie będziecie chodzić w wierze, będziecie gruchać jak gołębie i mruczyć jak niedźwiedzie. Wiecznie będziecie narzekać, wiecznie będziecie biadolić. A więc pierwszy skutek Bożego działania, jeśli chodzi o zmartwychwstanie Chrystusa, to jest to, że zasłona została rozdarta. To jest przywilej, że my, jako ludzie Boży, możemy widzieć. Połóż dzisiaj palce na swoje oczy i powiedz, będę widział tak, jak widzi Bóg. Ściągnę dzisiaj wszelką zasłonę z moich oczu. Dlatego, że jestem nowym stworzeniem. Oddałem życie Jezusowi. Zasłona została rozdarta i będę widział. Będę widział wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. Nie będę za moje życiowe porażki obwiniał diabła. Będę widział wrogów zewnętrznych i wrogów wewnętrznych. I chcę troszkę dzisiaj powiedzieć o wrogach rozwoju. Kiedyś głosiłam o mordercach służby, chyba jeszcze na Kasprzaka, ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Kiedy nie doświadczamy Bożego poruszenia, jesteśmy jak ślepi. Gruchamy je właśnie jak gołębie i mruczymy jak niedźwiedzie. Rzeczy wokół nas, czyli diabeł, wokół nas, jego wysłannicy, siedzą nam na plecach, a my nie wiemy z jakiego powodu. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy ślepi i nie widzimy wrogów. Właśnie gromimy diabła, gromimy jakiś byt, ale nie zaglądamy głęboko w siebie i nie widzimy autentycznych problemów i autentycznych powodów. Robimy jakieś minki, jakieś rytuały chrześcijańskie, tak? Znacie takie zachowanie, nie? Taką przestrzeń. Kiedy nie chodzimy w wierze, jesteśmy oddaleni od poruszenia Bożego. Wiecie, że w zasadzie nie ma dla nas innego życia. Jeśli nie chodzimy w wierze, nie będziemy w poruszeniu Bożym. Wiecie, że bycie w poruszeniu Bożym to nie jest to, że my powiemy sobie, ja jestem w poruszeniu Bożym. Ale w jakim? Ty jesteś w jakiejś sadawce. To jest w ogóle coś innego. Bycie w poruszeniu Bożym to jest poruszanie się w wierze. To jest patrzenie tak, jak patrzy Bóg. To jest nie patrzenie na kolejny życia. Bo wtedy będziemy właśnie mruczeć jak niedźwiedzie i gruchać jak gołębie. Miało to wszystko wyglądać inaczej. Wtedy, kiedy nie chodzimy w wierze, diabeł instaluje swoich agentów, którzy nas rozwalają, okradają i niszczą. A my nawet tak naprawdę tego nie widzimy. Ale kiedy zaskakujesz wiarę, to tak jak o łasce na przykład mówimy. Wiecie, że tylko i wyłącznie rozważanie w ogóle łaski, Bożej w ogóle przychylności, Bożej zdolności spowoduje to, że w ogóle nie będziemy przygnieceni. I kiedy zaskoczymy wiarę, tak naprawdę zaczniemy tą wiarę praktykować, to jest coś takiego, jakby zasłona dymna w ogóle ci spadła z głowy. To jest tak, jakby nagle kurtyna została podniesiona. Wow! Co się wydarzyło? Ktoś jakieś poselstwo powiedział? Ktoś na ciebie ręce położył? Nie! Zaskoczyłem wiarę!
Zaskoczyłem wiarę. Nareszcie przestałem gruchać jak gołąb i mruczyć jak niedźwiedź. Już nie chodzę, nie macam ścian po omacku. Nie chodzę. Jezu, co tam? Przeklinaj taki stan. Zaskocz wiarę. Zaskocz dzisiaj wiarę. Będąc w Bożym poruszeniu, to znaczy chodzić w wierze. W wierze. Skądś cię znam? Z Gdańska, tak? Więc kiedy zaskakujemy wiarę, to tak jakby nagle kurtyna została podniesiona. Jakby zasłona dymna przestała działać. I od razu widzisz, kto jest kto, co jest co. Wiecie, o co chodzi? My się nie musimy domyślać. My nie musimy chodzić w ogóle właśnie po omacku. Bóg nie mówi do nas w zagadkach. W zasadzie, kurczę, to jest proste życie. Tylko my go właśnie komplikujemy. Człowiek go komplikuje. Masz łaskę, aby widzieć jak Bóg. Zgadzasz się z tym? Amen. Entuzjazmu trochę. Jesteśmy w kościele przebudzeniowym. Masz łaskę od Boga, aby widzieć. Amen. 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 Masz łaskę od Boga, aby widzieć. Masz łaskę i zdolność. To, co powiedzieliśmy na uwielbieniu. Aby z każdej góry zejść i z każdego dołu wyjść. Więc połóż dzisiaj ręce na swoje oczy i powiedz: Boże, ja dziękuję Tobie, że dzisiaj zaskakuje wiarę, że właśnie efektem zmartwychwstałego życia Chrystusa jest to, że zasłona została rozdarta i ja nie będę chodził z zaćmą na oczach, ja nie będę mruczał jak niedźwiedź i gruchał jak gołąb i nie będę wiecznie narzekał, pytając, gdzie jesteś, Panie? Jestem w Twoim duchu i nigdzie się stamtąd nie wybieram. Nie widzę entuzjazmu, ale entuzjazm, słuchajcie. A więc ogłaszaj nad swoim życiem klarowne widzenie. Klarowne widzenie. Powiedz: Boże, dziękuję Tobie, że nie muszę chodzić po omacku, że nie muszę po omacku macać ścian, że nie muszę w ogóle chodzić i w ogóle... To jest Bóg, czy to jest diabeł? Ja nie wiem. Poruszenie Boże, działanie Boże, to nie są słowa, które właśnie wypowiemy. Jestem w przebudzeniu, jestem w jakimś poruszeniu, ale co to znaczy? Co te słowa w Twoim życiu znaczą? Wiecie, że bycie w Bożym poruszeniu, bycie w przebudzeniu ma praktyczny wymiar. Zgodzicie się z tym? Bycie w Bożym poruszeniu i bycie... w Bożym przebudzeniu ma praktyczny wymiar. Nasze życie z Bogiem ma mieć praktyczny wymiar, a nie po omacku, jak ślepcy, jak ci, którzy, kurczę, by byli, jak są oddzieleni w ogóle od, nie wiem, od jakiegoś rozwiązania. Czyli to jest życie, które ma praktyczny wymiar. Przyprowadza cię do miejsca widzenia i do miejsca siły, że wiesz, co masz w danej sytuacji robić. Wierzycie w to? Jeśli widzimy, jeśli dobrze widzimy, tak, to ty widzisz sytuację w ogóle w swoim życiu i masz siłę do tego, aby załatwić temat. Pytanie, czy chcesz? Chcę powiedzieć o takich trzech wrogach, których musisz być pewien. Pierwszy wróg, Ewangelia Jana 10:1. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. I dalej, Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Kiedy mamy zasłonę na oczach, nie widzimy, kto jest kto. Widzimy tak jakby tylko i wyłącznie odblask rzeczy. Odblask. Wymyślamy coś. Co niedziela coś nowego. Wiecie, o co chodzi?
tak jakby odblask widzimy, ale nie widzimy konkretnych rozwiązań. Czemu? Bo jest tak jakby cholera, jakaś zasłona dymna. I nie mówię tutaj o czarnowictwie, lecz o tym, że rozpoznajesz diabelskie działanie w swoim życiu, czyli rozpoznajesz wewnętrznych wrogów, rozpoznajesz zewnętrznych wrogów i tak naprawdę ustawiasz się wobec tego odpowiednio. Nieważne, co się pojawia w naszym życiu, tak jak wlazło, tak jak się pojawiło, tak szybko musi odejść. Dlaczego? Bo my zajmujemy odpowiednią pozycję. Kiedy coś do twojego życia wlazło, przypełzło i tak dalej, to wtedy, kiedy zajmiesz odpowiednią pozycję, czyli skorzystasz z autorytetu, który dał ci Bóg, to co wlazło, to co przypełzło, to musi odejść. To musi odejść. Wierzycie w to? To musi odejść. Tylko trzeba zająć odpowiednią pozycję. A więc jakikolwiek wróg pojawił się, masz zdolność widzenia, masz wgląd w samego siebie. Masz wgląd w samego siebie, masz zdolność widzenia i rozpoznawania wroga. I masz siłę do załatwienia tematu. Czy wierzysz w to, że masz siłę do załatwienia tematu? Zasłona została rozdarta. Masz zdolność widzenia i masz siłę do załatwienia tematu. Bo jeśli nie będziemy tego praktykować, to życie w przebudzeniu nie będzie miało praktycznego wymiaru. Wiecie? A życie w przebudzeniu, w poruszeniu Bożym, ono ma praktyczny wymiar. Życie po omacku nie dla nas. Świat niech chodzi po omacku, ale chrześcijanin nie. No chrześcijanin po omacku? Kiedy jest zasłona na oczach, to tak naprawdę wszystko jest względne. A kiedy zasłona zostaje zdjęta, to jest klarowne widzenie. I nagle ktoś przychodzi i mówi, ty, w ogóle jestem nałogowcem. Ja wie Boże, kiedy na to wpadłeś? Nagle wstałem rano. To w ogóle olśniło mnie coś. Olśniło mnie coś. Jestem nałogowcem. Wiecie, o czym to świadczy? Świadczy o tym, że zasłona została ściągnięta. Że człowiek przejrzał na oczy. Że już przestał gruchać jak gołąb i mruczeć jak niedźwiedź. I ma zdolność widzenia. I druga rzecz, ma zdolność i siłę do załatwienia tego tematu. Nazwał rzecz po imieniu. Jakby laser z oczu oświetlił w ogóle tą sytuację. Już to nie jest to, że coś źle robię. Jestem nałogowcem, na przykład. Lub jestem tak naprawdę niewierzący. Oddałem życie Jezusowi, jestem w ogóle w przebudzeniowym kościele, ale w ogóle, no moje życie, no chodzę po omacku. Chodzę po omacku. Drugi wróg, kiedy tak naprawdę nie widzimy, to powołujemy w swoim życiu Ismaeli. Wierzący może wszystko. Mamy przykład Abrahama. Sara wymyśliła, Abraham klepnął, jest. Urodził się Ismael. Co się wydarzyło? Duchowe ziarno zostało złożone nie tam, gdzie trzeba. Jeśli chodzi w ogóle o Kościół, jeśli chodzi w ogóle o nasze życie, to są duże błędy. Kiedy składamy duchowe ziarno tam, gdzie nie potrzeba, to mamy potem kłopoty. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Ismael atakuje potem Izaaka. Atakuje syna obietnicy. Sara wymyśliła, Abraham klepnął i jest produkt. Mamy widzieć, gdzie zasiewamy swoje ziarno.
Potrzebne jest nam duchowe widzenie? Potrzebne jest nam duchowe widzenie. Potrzebujemy dobrze widzieć. Potrzebujemy widzieć rzeczy takimi, jakimi one są, abyśmy w złe miejsca nie składali duchowego ziarna, ponieważ to nam będzie odbijało później w zęby. Będziemy powoływać do życia Ismaeli, którzy będą później przeklinać Izaaków, którzy będą atakować Izaaków. To jest mocne, kochani. Ja się modlę, żebyśmy my to widzieli. Ja modlę się, abyśmy to widzieli. Wiecie, głoszenie to nie jest wisienka na torcie, że my se tam pogłosimy w ogóle i pójdziemy do domu, potem wrzucimy to na YouTube'a, kilkanaście osób to potem powieli. O, fajne było kazanie. To jest słowo, które jest rozwiązaniem, to jest słowo pociechy, to jest kolejne narzędzie Boże, to jest słowo Boga. To jest informacja w ogóle od Boga, że nie dla nas życie, chodzenie po omacku. W co inwestujesz swoje ziarno, żeby nie tworzyć potworków w swoim życiu? Zobacz, w co inwestujesz swoje ziarno. Natworzyłeś potworków? W co inwestujesz swoje ziarno? Natworzyłeś Ismaeli? Co oni teraz robią? Atakują. Atakują Izaaka. Atakują syna obietnicy. Taka mała dygresja. Troszkę piszę teraz o tym na mojej stronie. Często jak ludzie mnie pytają, czemu kościoły na przykład są niektóre jakieś takie legalistyczne. Ja mówię, bo administratorzy je prowadzą. Biznesmeni je prowadzą. Oni nie mają zdolności widzenia. I nie mają siły przebicia, i nie mają mandatu od Boga. Bóg powołał innych robotników, aby zakładali fundamenty apostołów i proroków. Ale kiedy ludzie mają zasłonę na głowie, to nie widzą tego. Wiecie, że to jest po prostu zasłonięte. Jest jakiś mówca, to niech będzie pastor, nie? W co inwestujesz swoje ziarno, żeby nie tworzyć potworków? Żeby nie tworzyć rzeczy, które w przyszłości będą powstawały przeciwko tobie. Ismael przeciwko Izaakowi. A więc to, co było wzbudzone przez Abrahama w niewłaściwy sposób, zaczyna żyć swoim życiem. Zaczyna żyć swoim życiem i zaczyna atakować to, co jest z obietnicy. Sara stworzyła, Abraham klepnął. Koniec. Ojcze, modlę się, abyśmy rozpoznawali w naszym życiu Ismaeli. Ja modlę się o to przez moc imienia Jezus. Ojcze, ja ogłaszam, że zasłona z naszych oczu schodzi, że odchodzi, Ojcze, stęchłe myślenie. Że odchodzi, Ojcze, to, że chodzimy po omacku i nie widzimy. Że gruchamy jak gołębie i mruczymy jak niedźwiedzie i nie widzimy rozwiązania. I jesteśmy dalecy od rozwiązania. Ojcze, my powołujemy w tej chwili Twoje słowo i dziękujemy Tobie, że ono wykona konkretną pracę. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że mamy zdolność klarownego widzenia. Że my widzimy w duchu rzeczy takimi, jakie one są. Że nie chodzimy po omacku. Że Ismael nie wali nam w twarz. Amen. Że Ismael nie atakuje syna obietnicy. Szukuturu basika rababa, urabasata larabasaka ta. Ojcze, my widzimy Ismaela. My namierzamy Ismaela i my wypędzamy Ismaela z naszego życia. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że nasze uszy słyszą to słowo, że ono do nas dociera, że ono wykonuje konkretną pracę. Cielesne wizje i cielesne uwikłanie może zniszczyć to, co duchowe. Kiedy nie widzimy w duchu, to popełniamy błąd za błędem. A sama informacja i mówienie widzę, 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 nic nie znaczy. To nic nie znaczy.
ponieważ życie świadczy o tym, że się chodzi po omacku. Problem za problemem, błąd za błędem, Ismael za Ismaelem. I wali syna obietnicy w twarz, zabija Izaaka. Dlaczego? Bo są jakieś uwikłania, bo są w ogóle niepotrzebne rzeczy. Bo Ismael został powołany do życia. Kto to stworzył? Ludzie wierzący taką mają zdolność. Człowiek wierzący ma taką zdolność. Ale kiedy jesteśmy w przebudzeniu, mamy zdolność widzenia. Wierzymy w to? Kiedy jesteśmy w przebudzeniu, kiedy jesteśmy w Bożym poruszeniu, kiedy poruszamy się w wierze, mamy zdolność widzenia. Mamy zdolność widzenia. Nie musimy poruszać się po omacku. Kiedy w duchu wzbudzamy niewłaściwe rzeczy, kiedy one urastają, bo zaczynają żyć swoim życiem, bo w odpowiednim czasie nie zostały trzaśnięte. Ismaela się podlewało. Na Ismaela się ręce kładło. I się mówiło, rośnij, rośnij, rośnij. Co zrobił? Urósł. I co teraz? Żyje swoim życiem. Żyje swoim życiem. I co robi? Wali w twarz Izaaka. Wali w twarz Izaaka. I co teraz trzeba zrobić? Wypędzić Ismaela. Powiedz dzisiaj, Boże, wypędzam niewolnicę i jej syna. Powiedz to dzisiaj. Wypędzam niewolnicę i jej syna. Wypędzam niewolnicę i jej syna. Sam to powołałem, sam to wzbudziłem, sam na to ręce położyłem. Sam nadałem temu biegu, sam to nazwałem. Urodził się Ismael, a teraz zasłona z moich oczu spadła, a teraz widzę klarownie, a teraz widzę tak, jak Bóg widzi, a teraz moje oczy się wyostrzyły i teraz ja mówię, wypędzam niewolnicę i jej syna. Nie będę już macał ścian po omacku, gruchał jak gołąb i mruczał jak niedźwiedź. Trzeci wróg. Stara wizja. List do Hebrajczyków 9:8. Przeto Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Jeszcze raz. List do Hebrajczyków 9:8. Przeto Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Pierwszy przybytek to stara wizja, która blokuje przestrzeń do nowej wizji. Stare rzeczy blokują nas do przyjęcia rzeczy nowych. Nie łatamy starych bukłaków. Pierwsza Mojżeszowa 45:20. Kiedy przechodzimy do nowych rzeczy, zawsze jest obietnica Boża. Tylko przestań patrzeć na starą komodę. I teraz przeczytam ten werset. Pierwsza Mojżeszowa 45:20. Nie żałujcie pozostawionych sprzętów, gdyż to, co najlepsze w całej ziemi egipskiej, będzie wasze. Nie żałujcie pozostawionych sprzętów, gdyż to, co najlepsze w całej ziemi egipskiej, będzie wasze. Nie patrz na starą komodę. Rozwal ją. Rozwal starą komodę. Nie patrz na stare rzeczy, ponieważ stare rzeczy blokują przyjęcie nowych rzeczy. Dopóki stoi stara świątynia, droga do nowej nie zostaje objawiona. Musisz zażegnać stare klimaty, pozasypywać stare drogi. Na przykład chodziłem do kościoła. Wydeptałem sobie jakąś drogę do kościoła. Chodziłem do kościoła i nic nie rozumiałem. Chodziłem do kościoła, w ogóle mówiłem, że jestem w kościele mocy. Jestem w ogóle w ruchu przebudzeniowym.
ale przychodziłem i nic nie rozumiałem. Przychodziłem i nic nie brałem. Właśnie chodziłem jak po omacku. Mruczałem jak niedźwiedź i gruchałem jak gołąb. Właśnie zasłona była na moich oczach. Zasyp starą drogę do świątyni. Zasyp starą drogę do kościoła. Zasyp starą drogę do kościoła. Teraz będę przychodził inaczej. Teraz będę przychodził w ogóle z zupełnie innym nastawieniem. Teraz będę przychodził z zupełnie innym widzeniem. Z moich oczu została zerwana zasłona. Mam łaskę od Boga, aby widzieć. Mam łaskę od Boga, aby odpowiednio ustosunkowywać się do problemów, które się pojawiają w moim życiu. Mam łaskę od Boga i zdolność widzenia. Widzę. Widzę problemy w moim życiu. Nie zwalam wszystkiego na diabła. Nie zwalam na diabła. Widzę te rzeczy w moim życiu. Widzę je bardzo dobrze. Zaczynam je nazywać po imieniu. Zaczynam widzieć Ismaela. Widzę Hagar. Widzę Lota. Hokaraba Satolo. Widzę Ismaela. Widzę Hagar. Widzę Lota. Wypędzam dzisiaj niewolnicę i jej syna. Won z mojego życia. Wielokrotnie trzeba pożegnać pewne przyjaźnie. Wielokrotnie z pewnych klimatów trzeba wyjść. Wielokrotnie pewne miejsca trzeba opuścić. Dlatego, że one są pewnego rodzaju nośnikami. Są nośnikami. Stara wizja, stare przyzwyczajenia. Ale to jest moja wizja. To jest moja wizja. Ale ona jest stara. Ona jest blokerem, aby przyjąć rzeczy nowe. Co z tego? Jeśli jakaś modlitwa nie działa, to zmieniamy modlitwę. Jeśli jakaś strategia nie działa, to zmieniamy strategię. Nie trzymamy się tego, bo to jest stara, stara, stara wizja. I ona blokuje nas przed przyjęciem nowych rzeczy. Blokuje nas przed przyjęciem nowych rzeczy. Jest nowa droga do świątyni. Zasłona została rozdarta, a ja widzę rzeczy takimi, jakimi one są. Kochani, my nie potrzebujemy robić pewnego rodzaju sympozjów na temat wersetów, na temat snów. Potrzebujemy chodzić na miłość boską w wierze. W wierze potrzebujemy chodzić. Czy my to rozumiemy? Nie potrzebujemy sympozjów na temat wersetów. To jest prorocze poselstwo. Ja w ogóle nie podważam niczego. To jest informacja od Boga. Potrzebujemy chodzić w wierze, bo życie w Bożym poruszeniu, bo życie w Bożym przebudzeniu ma praktyczny wymiar. Życie z Bogiem ma praktyczny wymiar. Życie po omacku to nie jest życie dla nas. To nie jest życie dla Bożego Kościoła. To nie jest życie dla tych, którzy oddali życie Chrystusowi. Światło Boże oświeciło twoje życie. Masz zdolność widzenia. Widzisz w ogóle, w jakich klimatach siedzisz. Musisz je osądzić, musisz je nazwać. Szotoroba sakatara basa, uraba szakatara lara basa. Ojcze, ja modlę się, aby to, co krępowało widzenie do tej pory, aby jakakolwiek zasłona, która została, Ojcze, położona na oczach ludzi, aby została teraz, Ojcze, usunięta i zerwana. Ja modlę się, Ojcze, o klarowne widzenie. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby cały Kościół i cały zespół klarownie widział. Ja przeklinam wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. Ojcze, ja ogłaszam, że Kościół to widzi, że Kościół to widzi, że Kościół to widzi. Szokotoro basi. O ramasaka la ramase. Henelerene meszakoloro basa. Widzę diabła. Widzę jego wysłanników. Widzę w ogóle jego pomagierów. Widzę w ogóle, gdzie poinstalował w moim życiu pewne sytuacje. Jak poinstalował? Za moją zgodą. Kiedy coś się pojawia, to pojawia się tylko i wyłącznie dlatego, że my pozwalamy, aby diabeł instalował pewne programy w naszych umysłach. Aby on coś przynosił. Kiedy nie chodzimy w wierze, rozumiecie? To tak potem to wszystko wygląda. Sura basiko robasa. Era la rajada saka la rabasa, enemelere beszako loro robase, szakoto loro robasa, kala rabasa. Ojcze, ja modlę się, abyśmy nie łatali starych bukłaków.
Przeklinamy, Ojcze, to dzieło, łatanie starych bukłaków. My mówimy nowe bukłaki, my mówimy nowy sposób myślenia, nowy sposób myślenia. My mówimy nowe strategie, nowe wizje, nowe strategie i nowe wizje. Wypędź dzisiaj niewolnicę i jej syna. Wypędź. Może się będziesz bał, bo to urosło. Możesz się tego obawiać. Bo jedno, co masz, to masz niewolnicę i jej syna. I nic więcej nie masz. Tylko to zbudowałeś. Mam niewolnicę i jej syna. Musisz to nazwać. To Ismael. Powołałeś do życia Ismaela. Wymyśliłeś coś? Ktoś coś klepnął, potwierdził to jakimś słowem i urodził się Ismael. I wali w syna obietnicy. I Izaak nie rośnie. Dlaczego nie rośnie Izaak? Bo Ismael go cały czas prześladuje. Bo cały czas Ismael mu siedzi na grzbiecie. Cały czas Ismael mu siedzi na garbie. Ale my dzisiaj widzimy Ismaela. Widzimy dzisiaj te rzeczy. Lewe rzeczy, które urosły. Po prostu trzeba je nazwać. Trzeba je osądzić. Trzeba odpowiednio się do nich ustosunkować. Szota rama saka rabase, la rabasata la rajada saku to robo, ena makara la rabasate le redebese, ene me le rebesika la rabasatu lo robasa, u rama saka la ramase, ene me loro do szoko to lo robasi, ona makara rabasete le redebese. Ojcze, modlę się. Ja modlę się o klarowne widzenie. Ojcze, my ustanawiamy to klarowne widzenie. My dziękujemy Tobie, Ojcze, że będziemy zupełnie inaczej widzieli. Nasze widzenie będzie wyostrzone. Będziemy widzieć prawidłowo. Nasze oczy będą, Ojcze, z daleka widziały wroga. Nie klepniesz lewej wizji, bo będziesz widział. Nie klepniesz tego. Nie pozwolisz, aby to urosło. A potem pytanie za pytaniem, dlaczego to tak jest? O, takie coś stworzyłeś. Takie coś urosło. Czemu to urosło? Bo pozwoliłeś na to. Więc bycie w Bożym poruszeniu ma praktyczny wymiar. Zobacz, czy to, co wiesz dzisiaj, czy daje ci praktyczny wymiar w twoim życiu. Jeśli widzisz, że masz zaćmę na oczach, to módl się dzisiaj. Kochani, od tego zależy nasze życie. W zasadzie tak, jak będziemy widzieli, tak nam się będzie powodziło. Od tego zależy nasze życie. Widzę diabła, widzę Ismaela, widzę Hagar, widzę Lota. Nie zgadzam się na te rzeczy w moim życiu. Nie będę chodził po omacku. Nie będę po omacku macał ścian. Nie będę gruchał jak gołąb wiecznie i mruczał jak niedźwiedź. Nie chcę, aby moje życie chrześcijańskie nie miało praktycznego wymiaru. Chcę, aby moje życie chrześcijańskie miało praktyczny wymiar. Powołuję ten praktyczny wymiar. Decyduję się na życie w wierze. Nie będę chodził w oglądaniu, bo kiedy będę chodził w oglądaniu, to będą mnie biły po oczach kolejny mojego życia. Będę się na tym skupiał i to będę przyciągał do mojego życia. A to nie jest Boże w ogóle. To Bóg tego nie wymyślił dla nas. My mamy chodzić w wierze. Mamy chodzić w wierze. Szo, rabasa, karabasa. Przemku, ja bym chciała, żebyś ty usiadł do pianina i żebyśmy się mogli modlić. Ramasa, talarabasza, katalarabasa. Wstańcie. Szo, to, lo, robasi, katalarada, jaseke, larabasi. Ene, makara, laramasante, lerenemese. U, rabasa, katarabasza, kata. U, lo, roboso, to, lo, robase. Ene, mekele, redebesza, to, lo, robase. Szo, ko, to, robasi, talarabasa. Ena, makara, laramasate, lerenemese. Ono, mokolo, robase, kalarabasa. Ojcze, my dziękujemy Tobie za objawione słowo. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty posyłaś do nas słowo
rozwiązania. My dziękujemy Tobie, że Ty posyłasz do nas, Ojcze, wyzwoliciela. Ojcze, my dziękujemy Tobie. My dziękujemy Tobie, Ojcze, za łaskę, którą nam dałeś, Ojcze, do tego, abyśmy wyszli z każdego dołu i z każdej góry zeszli. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty nam dajesz słowo prorocze. Ojcze, i my przyjmujemy to słowo jako słowo od Ciebie, jako słowo rozwiązania, jako słowo pomocy, jako słowo pociechy, jako słowo życia. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam teraz niewolnicę i jej syna. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam Ismaela. Ojcze, ja mu podcinam nogi. W imieniu Jezusa Chrystusa my wypędzamy niewolnicę i jej syna. Szokata rabasa, podgłoś mi pianino. Szada rabasa katarada, e katara masakata, e rabasata larabaya, e rabasako robobo, e namakala ramasato lomama. Ojcze, ja ogłaszam, że zasłona dymna odchodzi, że zasłona z oczu odchodzi. Ojcze, ja teraz przeklinam wszelkiego rodzaju zasłonę, która spowodowała, Ojcze, że my nie widzieliśmy rzeczy takimi, jakimi one są. Ojcze, ja to rozwalam. Ja to rozwalam przez moc imienia Jezus. I dziękuję Tobie, że dałeś mi ten autorytet. O katara masakata, e rabasato lorobo, e katara masatele, o robosekata. Piotrek, weź szofar. Szabolo robasikata, e ramasata larada, o makara masito lomama, e namakoro bosokota, e rabasika rabababa. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że my, Ojcze, dokończymy biegu, zachowamy wiarę, dokończymy biegu i zachowamy wiarę. My się nie wycofujemy. Ojcze, ja teraz ogłaszam, że my widzimy Ismaela, że my widzimy Hagar, że my widzimy Lota. Ojcze, i my teraz wypędzamy to z naszego życia i my decydujemy się, że będziemy chodzili w wierze. Ojcze, my się decydujemy, że będziemy chodzili w wierze. Ojcze, i my teraz chcemy konkretnych rozwiązań. Ojcze, my chcemy konkretnych rozwiązań. My kierujemy oczy ludzi na rozwiązania, na rozwiązania. My zasypujemy starą drogę, starą drogę. Zasypujemy starą drogę do świątyni. Stara droga przestaje być dla Ciebie widoczna. Zasypujemy starą drogę. My przeklinamy tą starą drogę. My teraz nakazujemy, aby lewe wizje odchodziły. Szabaraba sakurababa, e katarama satulamase, onomakita larama, e no koloroba satala, oraba satalaraba, e rebesza kolorobo, e namakarama satalarama, e namakila raba satoloroba. Zaćma z oczu odchodzi, zaćma z oczu odchodzi, zaćma z oczu odchodzi. Róbcie prorocze gesty, róbcie prorocze gesty. Ściągaj zasłonę ze swoich oczu, ściągaj zasłonę ze swoich oczu. To nie jest powołanie dla Kościoła. Chodzenie po omacku, macanie ścian, gruchanie jak gołąb i biadolenie, to nie jest życie dla Kościoła. To nie jest życie dla Kościoła. Ojcze, my w imieniu Jezusa nakazujemy teraz, aby wszelkie demony, które przylazły, aby odeszły przez moc imienia Jezus. O masa katara masa. My zakańczamy, Ojcze, sympozja rozważania, Ojcze, i pobudzamy ludzi do wiary, do wiary, do wiary w Boże Słowo, do wiary w Boże Słowo. Zakańczamy sympozja, Ojcze, rozważania dzikie, dzikie wycieczki. Ojcze, my pobudzamy do wiary, do wiary. Szama katara baba, polereba sigara baba basa. My mówimy, Ojcze, że widzimy, że nasze oczy widzą. O masata ramasato lorobasa, e rabasato lorobase, e namakara rabasa. Ojcze, dziękujemy Tobie, że pierwszy przywilej zmartwychwstania Chrystusa to jest to, że zasłona została rozdarta i my widzimy rzeczy, i my widzimy klarownie, i my widzimy prosto, i my, Ojcze, widzimy rozwiązania, i my, Ojcze, decydujemy się, że nie będziemy obierać innej drogi, że nie będziemy wybierać pobocznych dróg, że nie będziemy, Ojcze, chodzić w podziemiach, że nie będziemy się chować do lochów, Ojcze. Chora masekara, hela rabasata laraba, choroboszoke teraba, ena makata laramasato loromase, heta rabasito lorobasa. Cokolwiek krępowało nasze nogi, my ściągamy w tej chwili kajdany z naszych nóg, my ściągamy kajdany z naszych rąk. I ślepota odchodzi, odchodzi ślepota. Ojcze, dziękujemy Tobie, że odpowiednio widzimy, że widzimy rzeczy
takimi, jakimi one są. Makaramase, helarabasa, doloroba, herabashika, larabasa, enamakata, rabababa. Podziękuj Bogu, że od dnia dzisiejszego będziesz zupełnie inaczej widział, a Duch Święty będzie ci wszystko przypominał, ponieważ potężny materiał, materiał apostolski został złożony w twojej duszy. Apostolski materiał został złożony w twojej duszy i ty dzisiaj będziesz wiedział, będziesz widział, będziesz miał nowe umiejętności i zdolności, będziesz odpowiednio zarządzał swoim życiem, będziesz korzystał z narzędzi, które Bóg dał, nie będziesz na to ślepy, nie będziesz chodził jak po omacku, nie będziesz gruchał, nie będziesz mruczał, będziesz chodził w wierze. Hakata rabasata la, hakoto romaseka ta, oramasata la rama, enamakata la ramase, onomokoto loro mamama, erabasito loro basa, enamakata rababa, olarabaseke rabasato loro boso. My mówimy, śmierć odchodzi, frustracja odchodzi, porażka odchodzi, stęchłe myślenie odchodzi, a my ogłaszamy, że jesteśmy dziećmi obietnicy, jesteśmy dziećmi obietnicy, dziećmi obietnicy, dziećmi obietnicy. Wszystko nam się powiedzie, wszystko nam się powiedzie. Do czegokolwiek się dotkniemy, wszystko nam się powiedzie. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to. Shatora masika ramama, edabasoto loro roboso, enamakara masato loro masa, enamaloro doyoko rono masita larana, enamakala rabasato loro robasa. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nauczania zaczynają się w nas układać jak w układance, puzelek do puzelka, że wszystko rozumiemy, że w zasadzie otwieramy słowo i my czytamy i my rozumiemy. Ono nie przemawia do nas jak w zagadkach, ono jest dla nas klarowne, wyciągamy z niego odpowiednie wnioski, ono mówi do nas, ono do nas mówi, ono do nas mówi. Shalira barsze, ona ma larabashako to robasa, ene molo roboshoko to roba, e rabasata larabasako to, ena makara larabasante lerebese, ene melerebeshika larababa. O loro bosoto loro ba e na makala ra basheke tarada e na makolo ro bosoto le rene e ne makala ra basante le reda ora masata ra baba e la rabasita la raba. O roboso, my kochamy życie w wierze, my kochamy życie w wierze. Ojcze, my ogłaszamy rozmiłowanie się w życiu w wierze, rozmiłowanie się w życiu w wierze. Nie będziemy chodzić w oglądaniu, nie będziemy patrzeć na kolejne życia, ale będziemy odpowiednio zajmowali pozycję, cokolwiek namierzymy, cokolwiek zobaczymy, to będziemy przyjmowali odpowiednią pozycję, będziemy się ustosunkowywali do tego, co widzimy, ale my nie będziemy grzęźli w kolejnych życiach, w problemach, bo my jesteśmy dziećmi obietnicy, dziećmi obietnicy, dziećmi obietnicy. Wojna została wygrana, wojna została wygrana, musisz zatańczyć na grobie szatana, bo wojna została wygrana, wojna została wygrana, wojna została wygrana. Hokatarabasa, orobosoto loroba. Ojcze, my dziękujemy Tobie za prawdę, za moc, za władzę, za autorytet. My pieczętujemy to słowo, bierzemy je do siebie, decydujemy się na życie w wierze. Nie będziemy gruchać jak gołębie i mruczeć jak niedźwiedzie, ale będziemy chodzili w wierze, bo to jest dla nas życie. Amen.